Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest dzisiaj Bartek Tesławski z portalu na Wschodzie będziemy rozmawiać o Białorusi. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry, a także z fundacji The Opportunity od, od niedawna. Tak, jest dobrze, że dopowiedziałeś. Wspieramy działania tej fundacji. Może na początek wątek, o który chciałam cię na pewno spytać, bo chodzi o porozumienie, Białorusi i Chiny podpisały dosyć sporo dokumentów, co z treścią pytanie, co zawierają te dokumenty te dotyczące współpracy. Większość dokumentów podpisanych przez na spotkaniu chińsko-białoruskim, które się odbyło w Chinach, to są dokumenty raczej o treści ekonomicznej. Pojawiło się dużo deklaracji na temat pogłębiania, zacieśniania współpracy ekonomicznej pomiędzy Chinami a Białorusią, co nie dziwi ze względu na to, że już od dawna Chińczycy są bardzo zainteresowani inwestowaniem w Białorusi, ale co intrygujące nie przekuwa się to przesadnie na jakieś zainteresowanie polityczne pekinu mińskiem tutaj na tym polu. Bo raczej wydaje się, że albo Białoruś się dość dobrze broni, albo Chińczycy nie chcą wchodzić na ewentualną konfrontację z Federacją Rosyjską. Więc z oficjalnych informacji wiemy raczej, że chodziło o wizytę stricte, stricte o podłożu ekonomicznym, a jak to, co, co tam jeszcze mogło ewentualnie zostać podpisane, co nie zostało ujawnione, to się już prawdopodobnie nie dowiemy i możemy tylko spekulować. Nie dowiemy, bo rozumiem, Chińczycy nie chcieliby kogoś drażnić czy, czy pokazać swoje karty. Znaczy pojawiła się spekulacja tuż przed wyjazdem Aleksandra Łukaszenki do Pekinu, że elementem tych, tego wyjazdu, elementem te, tego spotkania mogło być też negocjowanie jakichś umów, porozumień, które mogłyby stanowić formę obchodzenia sankcji pomiędzy, pomiędzy, znaczy nałożonych przez Zachód na Federację Rosyjską. Tutaj Białoruś jako państwo pośredniczące w obchodzeniu takich sankcji, obłożona też było nie było mniejszymi sankcjami niż Federacja Rosyjska, mimo wszystko, mogłaby stanowić istotny punkt przerzutowy dla takiej, nie bójmy się tego słowa, kontrabandy. No a jednocześnie sam Mińsk mógłby na tym zarabiać, co z pewnością jest dla niego bardzo istotne, ze względu na to, że w ostatnim czasie w Białorusi gospodarka jest odmieniona przez wszystkie, wszystkie przypadki, więc to by była sytuacja, w której obie strony by wygrywały, tak naprawdę. No ale Chińczycy tak otwartego wsparcia, jak na przykład otwarte rozpoczęcie wysyłania broni do, do Rosji, na ten moment nie chcą. Zastanawiające było to, czy właśnie Chińczycy pozwolą w jakiś sposób wydostać się z tych rosyjskich kleszczy. Bardziej traktowałem też tę wizytę, to spotkanie z taką szukaniem alternatywy jednak. Znaczy, Białoruś na pewno od dawna próbuje szukać tej alternatywy i oni nie są tak bardzo zainteresowani tym, żeby swoją zależność od Federacji Rosyjskiej jeszcze bardziej pogłębiać. Pamiętajmy o tym, że na ten moment, to są najnowsze informacje z, z tego roku, aż 70% długu zagranicznego Białorusi znajduje się w rosyjskich rękach. To pokazuje, że yy, Rosjanie mają niesamowicie mocny lewar na zmuszanie Mińska do różnych rzeczy i w tym momencie jakakolwiek alternatywa pozyskanie kredytów na Białoruś, tych kredytów będzie musiała dalej szukać. Pozyskanie kredytów czy inwestycji z innych źródeł, w tym momencie Chiny byłyby tym źródłem idealnym i byłaby ze wszechmiar wskazana. I od dawna widać było, że odkąd się zaczęła ta wielka powiedziałbym chińska epopeja w Mińsku, widać było, że Białoruś bardzo by chciała Zostać takim, znaczy chciałaby, żeby to Chiny były takim partnerem kluczowym, strategicznym dla, dla Białorusi, ze względu na to, że one łączą te zalety, które ma Federacja Rosyjska, to znaczy nie pytają o źródło władzy prezydenta, dajmy na to, a z drugiej strony jednak nie mają planów politycznych względem Mińska, przynajmniej nie mają planów politycznych, które mogłyby zakładać, że Białoruś ma przestać nazywać się Białorusią albo ma przestać posługiwać się własnym językiem albo nie daj Boże jakieś inne naruszające granice rosyjskie ambicje, no bo widzimy wyraźnie, że Rosjanie coraz bardziej agresywnie sobie poczynają na obszarze poradzieckim i ewidentnie to w Mińsku jest widoczne, w związku z czym tutaj Chińczycy, którzy są silni, mogliby dofinansować, mogliby obronić, nie obłożyliby sankcjami za pacyfikowanie protestów, a jednocześnie no, nie byliby zainteresowani ekspansją na terytorium białoruskie, ponieważ... No, siłą rzeczy nie graniczą ze sobą, to to by było dla Mińska idealne, idealne ułożenie. No ale problem polega na tym, niestety, że ewidentnie Chińczycy się nie pchają tutaj do, do naszego regionu w taki sposób, ponieważ widać wyraźnie, że, że Rosjanie traktują to jako swoją strefę wpływów, a Chińczycy ewidentnie chyba nie chcą wchodzić na, ten, na tym przynajmniej etapie w otwartą konfrontację z interesami Federacji Rosyjskiej. Jest dużo, mówi się o prowokacjach na Białorusi, o tym, że w Rosja w jakiś sposób chce wpłynąć na nienawiść do Ukraińców. Pytanie, czy ten, taką mentalną zmianę da się dokonać po prostu poprzez oficjalne komunikaty, poprzez budowanie strachu. Tutaj oddaję Tobie głos. Znaczy, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to nie jest tak, że Białorusini jakoś szczególnie Ukraińców uwielbiają. To, to nie jest tak, że to są bratnie narody i oni czują się ze sobą silnie związani. To, że Białorusini nie chcą wchodzić w tę wojnę, nie są zainteresowani atakiem na, na Ukrainę. Wynika raczej z tego, że Białorusini bardzo cenią sobie pokój i oni bardzo cenią sobie w ogóle czas pokoju i rozkwitania. I z tego też powodu byli, byli tej, tej operacji wojskowej od samego początku przeciwni, czy zaangażowaniu Białorusi w inwazję na, na Ukrainę. I to się jakby nie zmienia, to jest konstans. I z tego też powodu jest możliwość odwrócenia się, nazwijmy to, sympatii. Białoruskiej w stosunku do Ukraińców w ten sposób, że udałoby się przedstawić Ukraińców jako źródło zagrożenia dla Białorusi. To jest zresztą to, co się ostatnimi czasy dzieje, to znaczy, teraz mieliśmy niedawno ten atak w maczuliśczach na, na tego rosyjskiego Awaksa, czyli samolot A50. Tutaj pojawiły się już różne teorie. Możemy sobie za chwileczkę pospekulować, kto to tak naprawdę zrobił, ale w tym tygodniu Aleksander Łukaszenka ogłosił, że to była akcja SBU, czyli Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i także ukraińskiego wywiadu HUR, no i że to wszystko zostało zrobione przez Ukraińców i Ukraińcy zaatakowali ten samolot, a ten samolot to w ogóle nie miał nic wspólnego z tą, z tą inwazją, tylko on bronił granic Białorusi, bo Putin, bo Łukaszenka osobiście o to poprosił Putina. Innymi słowy, widzimy wyraźnie, że albo faktycznie Ukraińcy to zrobili, albo um, Ukraińcy faktycznie to zrobili, albo Łukaszenka usiłuje przedstawić e, atak, który mógł mieć miejsce na przykład ze strony Białoruskiego Bajpolu, jako właśnie formę agresji, którą, którą Ukraińcy wykonują na terytorium, na terytorium Białorusi. Już raz tego typu nazwijmy to balon próbny. Się w białoruskich mediach pojawił, kiedy w grudniu 2022 spadła ukraińska przeciwrakieta na terytorium białoruskie. To akurat nie Aleksander Łukaszenka, ale z kolei jego, jego otoczenie, tam przewodniczący Rady Bezpieczeństwa, mówił o tym, że to niemożliwe, żeby taka rakieta spadła w sposób niezamierzony. Czyli, czyli to ewidentnie musiała być jakaś forma testowania białoruskiej obrony przeciwlotniczej, ponieważ przecież wiadomo, że Ukraińcy o niczym innym nie marzą, jak o tym, żeby sobie kolejny front otworzyć. Więc tutaj mamy, mamy specyficzną dosyć sytuację, ale tak jak mówiłem na początku, to nie jest tak, że Białorusini mogą się od Ukraińców odwrócić. To jest raczej kwestia tego, że Białorusini sami w sobie nie chcą wojny, co jest dobre, ze względu na to, że nawet jeżeli by tej Ukrainy jakoś przesadnie nie lubili, nawet jeżeli by wychodzili z założenia, że. Że tam może w jakiś sposób racje rosyjskie w tym konflikcie są uzasadnione, no to mimo wszystko to nie spowoduje, że, że masowo zaczną się zapisywać do wojska po to tylko, żeby te rosyjskie wojska tam wesprzeć, bo po prostu Białorusini nie lubią. Konfliktów zbrojnych. Kies, no to wy, teraz pobawmy się w szklaną kulę. Jak rozumieć te wydarzenia właściwie? No to jest bardzo trudne pytanie, ze względu na to, że cały czas docierają do nas informacje i, i próbujemy zbierać to wszystko do kupy. I ja przyznam szczerze, że nie bardzo wierzę w to, żeby tą akcję. czy znaczy ona na pewno mogła być w jakiś sposób koordynowana ze ZBU. Nie, ba, nie bardzo rozumiem, dlaczego Łukaszenka zdecydował się na to, żeby jednak całkowicie winę przypisać, um, przypisać Ukraińcom. Tutaj już noment pojawił się też polski ślad, bo to przecież Polacy też musieli to współkoordynować, i tutaj zaczyna się już rysować taki obraz tego, że w tych maczuliszczach ten atak, który na początku przecież w ogóle został przez media białoruskie i przez białoruską władzę pominięty milczeniem, że tam się teoretycznie nic nie stało. Tam próbowano pokazywać, że z tym, z tym samolotem nic się nie wydarzyło. No potem ten jednak samolot odleciał do taga na rogu na tej wysokości technicznej 3000 metrów, więc ewidentnie coś musiało się z nim stać i on musiał zostać uszkodzony. No a z kolei zaczynają się teraz spekulacje na temat tego, kto jest temu winny. Białorusini tego winnego wskazali. No ja nie bardzo wierzę w to, żeby, żeby to była stuprocentowa prawda. Też fakt, że Baypol umieścił te informacje jako pierwszy i oni pokazywali tam to nagranie, to mi się wydaje, że to raczej faktycznie mogli być Białoruśni z Bajpolu, no ale ewidentnie z jakiegoś powodu Łukaszence bardziej pasował agent SBU do, do całości tego przedsięwzięcia, a nie, a nie Bajpol, co pokazuje, że jednak mimo wszystko Białoruś no nie dogadała się z Kijowem. Tam pojawiły się przecież takie spekulacje jeszcze na, w końcówce stycznia, na początku lutego, gdzie Łukaszenka kilka razy powtarzał, że Kijów zwrócił się do niego z propozycją paktu o nieagresji. I ja szczerze mówiąc, wierzę w to, że tak się mogło wydarzyć, że to nie zostało tylko rzucone przez, przez Łukaszenkę, taki, takim klasycznym Łukaszenkizmem, tylko że faktycznie coś takiego mogło mieć miejsce, ponieważ Kijów sprawiał wrażenie, jakby rozdzielał bardzo mocno Miński-Moskwę. To znaczy, nie traktował polityki Mińska tylko i wyłącznie jako przedłużenie polityki kremlowskiej, ale jednak przyznawał Białorusi jakąkolwiek możliwość manewru i chciał. Tą jej manewrowość móc wykorzystywać. Na ten moment y, ta narracja Łukaszenkowska pokazuje wyraźnie, że y, na takie porozumienie nie może być jednak, y, jednak szansy i, i miejsca. Więc Białoruś dalej będzie kontynuowa, kontynuowała swoją politykę, będzie jednak yy, traktowała Ukrainę jako niebezpiecznego rozsadnika zarazy, yy, bo no, ewidentnie w, tym, w tej matematyce Łukaszenka mógł dojść do wniosku, że Ukraina, taka, jaka jest obecnie, z szkoląca czy utrzymująca choćby Białoruskich dobrowolców, którzy jasno deklarują, że jak się skończy wojna w Ukrainie, to oni jadą do Białorusi. Jest większym zagrożeniem dla, dla Łukaszenki na ten moment, aniżeli cokolwiek, co, co Władimir Putin sobie wymyśli. No ale znowu, nie, jednocześnie nie spodziewam się mimo wszystko agresji białoruskiej na Ukrainę, ze względu na to, że już teraz Białorusinom żyje się bardzo ciężko, i teraz włożenie im jeszcze na głowę problemu, jakim jest zaangażowanie Białorusi w konflikt zbrojny no to to by się mogło skończyć dla Łukaszenki tragicznie, a umówmy się jest to człowiek, który przede wszystkim jest skupiony na tym, żeby w tym roku, tak jak zresztą w roku poprzednim, próbować ustabilizować swoją gospodarkę, ustabilizować swoją władzę i doprowadzić do tego, żeby ludzie mu się nie buntowali, a nie raczej spełniać ambitne bardziej bądź mniej cele i to jeszcze dodatkowo nie swoje. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za komentarz Bartek Tesławski, kłaniam się do usłyszenia. Wielkie dzięki.